Cześć dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z recenzją kosmetyków Mori Paris. Są to kosmetyki pielęgnacyjne, są to kosmetyki profesjonalne. Mori Paris wykorzystuje w swoich kosmetykach właśnie roślinne komórki macierzyste oraz, co jest bardzo ważne także dla nas, nie wykorzystują w ogóle parabenów, więc po prostu świętość. Bo przeważnie wszystkie kosmetyki, których używamy, które kupujemy w drogeriach, mają i posiadają parabeny. Ja do przetestowania wybrałam sobie serię Collagen Hydration. Jest to seria, która ma maksymalnie nawilżyć, dotlenić naszą cerę. Wiecie doskonale, że ja właśnie zawsze miałam z tym problem. Wszystkie kremy, które używałam, które są naprawdę do cery normalnej, suchej, wrażliwej, mnie jakoś tak przesuszały, zapychały, dostawałam jakieś przebarwienia, wypryski i tak dalej. Ja tę serię już testuję miesiąc czasu. Dostałam do przetestowania ją, już Wam mówię, kiedy muszę sobie sprawdzić, bo sobie zapisałam. 19 marca, więc dokładnie miesiąc minął, odkąd zaczęłam testować te kosmetyki. Dostałam do przetestowania 4 kosmetyki. Mam tu krem na dzień, krem na noc, krem pod oczy i odżywkę do rzęs. Może zaczniemy sobie od kremu na dzień. Krem na dzień zawiera w sobie olej z pestek winogron, kwas linolowy, witaminę E, kwas hialuronowy, ekstrakt z kiełków soi i pszenicy, a także aktywny tlen, który poprawia dotlenienie komórek skóry. Bardzo delikatny w swojej konsystencji, bardzo delikatnie pachnie takim słodkim, pięknym zapachem. Jak ktoś nie lubi tych zapachów w kremie, to one troszeczkę pachną, ale jest to bardzo subtelny zapach. Idealnie sprawdza nam się pod makijaż. Ja właśnie codziennie rano sobie go nakładam. I cała ta seria po nałożeniu na twarz idealnie nam nawilża tą skórę. To czuć, naprawdę to czuć, że ona działa i że nawilża. Bo w dotyku, jak dotykamy później cery, to twarz jest taka mięciutka, taka elastyczna, no nie umiem Wam tego wytłumaczyć, byście musiały to spróbować. Ja jestem zszokowana, jak ten krem działa i naprawdę rewelacyjnie mi się spisuje właśnie pod makijaż. Myślałam, że będzie mi, wiecie, czasem jest tak, że krem z podkładem nie zawsze się zgrywają i czasem się nam tak roluje albo coś w tym stylu, często tak mi się zdarza. Teraz ten krem właśnie idealnie się do tego celu nadaje. Pięknie nawilża, wygładza tą cerę. Mam wrażenie, że naprawdę skóra moja odzyskała taki blask, samoistny blask. Krem na noc ma te same składniki, lecz dodatkowo formuła wzbogacona jest wyciąg z masła shea. Także aktywny tlen poprawia dotlenienie komórek skóry, a kolagen i kwas hialuronowy i komórki macierzyste winorośli wnikają głęboko w skórę. Natomiast krem na noc jest już bardziej odżywczy, jest taki bardziej tuściejszy, taki masywniejszy i na noc jak sobie smaruję właśnie twarz, to czuję, że ta skóra dostaje taki zastrzyk energii. Rano się budzimy, mamy naprawdę nawilżoną tą cerę i nie mamy żadnych przykrych niespodzianek, co bardzo często mi się to zdarza właśnie po jakichkolwiek kremach, co strasznie mnie to denerwuje. Ta właśnie seria no nie zapycha, w ogóle mnie nie zapycha. Krem pod oczy poprawia elastyczność i sprężystość skóry i nie pozwala na utrwalenie się zmarszczek mimicznych. Krem pod oczy natomiast jest bardziej taki nawilżający, no wiadomo, że krem pod oczy muszą być takie mocniejsze. On ma za zadanie nam uelastycznić tą przestrzeń pod oczami, pozbawić zmarszczek, rozświetlić, rozjaśnić ten obszar. Tylko jest taki malutki minus, że on troszeczkę mnie właśnie szczypie po nałożeniu właśnie pod oczy, delikatnie mnie szczypie. Ale wtedy, kiedy właśnie zmywam twarz
makijaż po prostu zmywam i położę wtedy pod oczy właśnie ten krem, to wtedy mnie szczypie. Po prostu sobie podrażniam pewnie tą przestrzeń pod oczami bacikiem i wtedy on mnie troszeczkę szczypie, ale to takie jest, no, wiecie, takie sekundowe szczypanie i zaraz mi to przychodzi na szczęście. Poniekąd on naprawdę super nawilża i ja jestem bardzo zadowolona z tego kremu. Idealnie się spisuje także na dzień, pod korektor. Nie, wtedy korektor nam nie wchodzi w zmarszczki, nic się takiego złego nie dzieje. Jestem mega zadowolona z tego. Serum do rzęs jest maksymalnie skoncentrowanym źródłem ekstraktów roślinnych, takich jak ziele świetlika, zielona herbata oraz imbir, które dodadzą rzęsom sprężystości, energii i witalności. 5 minut o odżywce, bo na tym najbardziej byłam napalona, szczerze mówiąc. Ja jestem już po miesięcznej terapii tą odżywką i naprawdę widzę dużą różnicę. Niektóre moje rzęsy są podkręcone, a niektóre są proste i bardzo długie. Natomiast może to dlatego wynika z tego, że ja wcześniej miałam zabieg trwały na rzęsy i niestety nie mogę tak zobaczyć całości tych rzęs, jak one są wzmocnione. Tylko pojedyncze takie sztuki widzę, że się przebijają i są mega długie. Jak widzicie w zbliżeniu, naprawdę ja jestem bardzo zadowolona właśnie z tej odżywki. I no, to jest po prostu dla mnie przegenialne i jak w ogóle możliwe jest, że w 3 tygodnie, no praktycznie 4 już, tak potrafią rzęsy urosnąć. Ja jestem naprawdę bardzo zadowolona, bo moje rzęsy były troszeczkę takie jakieś przyklapnięte miesiąc temu, takie jakieś krótkie i tak dalej. A teraz widzę naprawdę dużą poprawę. Dziewczyny, powiem Wam szczerze tak, że ta seria naprawdę bardzo mi się spodobała. Jestem mega zadowolona z tych kosmetyków i nie wiem, co zrobię, jak mi się skończą. Myślę, że chyba kupię, na pewno kupię sobie ten krem na nos, to jest 100% pewna, że sobie go kupię. I myślę też nad odżywką do rzęs. Te kosmetyki nie są tanie. Odsyłam Was w link właśnie do sklepu internetowego Mury Paris. Możecie sobie zobaczyć, tam są różne serie i naprawdę mnóstwo tych kosmetyków tam mają, posiadają. Więc mam nadzieję, że sobie zerkniecie i zobaczycie na te kosmetyki. Moja opinia jest w 100% pozytywna. Jest taki mały minus, że właśnie czasem szczypie mnie ten krem pod oczy właśnie po demakijażu, ale myślę, że to jest po prostu bardziej moja wina, że właśnie ja sobie bardzo pocieram te oczy i dlatego może później szczypie mnie właśnie ta przestrzeń pod oczami. To jest bardzo możliwe. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał i to jest coś nowego na naszym rynku. W Polsce właśnie ta firma dopiero wkracza w nasz rynek i po prostu chciałam Wam przekazać coś, co ja wiem na temat tej firmy. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dziękuję Wam za to, że mnie oglądaliście. Pa, pa!